Czołem, witam Was w pierwszym odcinku Swift Shota, gdzie podzielę się z Wami tym, co ciekawego wpadło mi w oczy w tym tygodniu dotyczącego Swifta. Ci z Was, którzy śledzą moje poczynania z Indie Appką, wiedzą, że część funkcji wymaga czasu. Dla tych, którzy nie wiedzą, na przykład trening bohatera trwa 5 minut. Czytałem trochę o testach i wpadłem na artykuł o podróżach w czasie w Swiftie. Jasna sprawa, że to tylko ciekawa nazwa na funkcję Adding Time Interval, która domyślnie znajduje się już w strukturze Date, ale zastosowanie bardzo ciekawe. Jeśli Was zainteresowało, to link do pełnego artykułu od Johna Sundella znajduje się w opisie. Lecimy dalej. Duża bomba spadła 2 dni temu od Apple. Pojawi się Apple Marketplace Kit, który wprowadzi inne sklepy aplikacji. Więcej informacji mamy spodziewać się w marcu, ale ta wiadomość już teraz wzbudziła duże zainteresowanie. W internecie widziałem kilka informacji o kosztach posiadania takiego sklepu. Jedni mówili, że sama chęć założenia oznacza płatność $1 miliona, inni, że dopiero od miliona pobrań Apple będzie brało działkę. Jak będzie, to się okaże. Link do pełnego artykułu znajduje się w załączniku. Lecimy dalej. W następnym tygodniu premierę w Stanach będzie miał Apple Vision Pro. Od 2 lutego możemy spodziewać się w internecie mnóstwa filmów, zdjęć i ciekawych pomysłów, jak ten sprzęt wykorzystać. Tylko w tym tygodniu dotarły do mnie 2 materiały z interesującym wykorzystaniem nowego narzędzia Apple. Cena Vision Pro może sugerować, że Apple wydało ogromne pieniądze na osiągnięcie zadowalającej jakości, a to znaczy, że będą kładli mocny nacisk na sprzedaż. Kiedy użytkownicy będą atakowani reklamami, dla nas to może być sposób na wykorzystanie sytuacji i programowanie apek na nieznany rynek. App Store dla Vision Pro już tydzień temu akceptował aplikację, mimo że sprzęt nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży. Więcej szczegółów znajdziecie w opisie. Lecimy dalej. Jako 4. i bonusowy punkt wrzucam Wam bardzo obszerny artykuł, w jaki sposób projektować ikonki aplikacji do Waszego projektu. I to tyle w tym szocie, mam nadzieję, że nowy format się spodoba, wskazówki są mile widziane, więc jeśli macie jakieś, to piszcie śmiało. Słyszymy się niebawem, cześć!